Siemanko wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Dzisiaj miałem do zorganizowania sprzątanie świata i jest z nami Andrzej. Siemano, szacunek Andrzej. I jest z nami Daniel. No parę osób się zapisało, nie wiem czy pozapominaliście, czy nie chcieliście przyjechać, czy za duży ukrop, chociaż dzisiaj to tylko 24 stopnie, więc ten. O, ofiarnie Daniel. Siemano. Siemano Bartek. I tak sobie postanowiliśmy, że będziemy sobie chodzić po prostu w cieniu, żeby też nie wychodzić na słońce i coś posprzątać. Pogoda fajna, lekki wiaterek, nie jest zbyt gorąco. Potem może jakąś sesyjkę z jakichś rybek zrobimy i na koniec grilla. O, już pierwsze śmieci, zobaczcie. I to jeszcze z zawartością wyparowaną. Jest tu śmieci, jest tyle, że sakra. Można by było sprzątać całe życie. Wiadereczko. Zobaczcie. Spuszczanka tak zwana. Czyż nieprzyjemnie się przychodzi po prostu na czyste stanowisko? Bez właśnie śmieci, jakiegoś hardkoru. Tam u ciebie, Andrzej, widzę tam ładna popijaweczka, miejscóweczka. Non stop, kurczę, buteleczki lecą. No. A gdzie Daniel? Chyba w drugą poszedł. Aha. No widzisz, no. Standard. Chwilę, moment, no. W standardzie. Ale worki to porządne dali. Każdy, kto chce zorganizować taką właśnie akcję typu sprzątanie świata, może się zgłosić na ulicę Michalczyka do Przoku i tam wydadzą wam jakieś właśnie woreczki, tyle ile chcecie, rękawiczki do zbierania takie, o, i to pod tym kątem. No i potem trzeba powiedzieć, skąd odbiór śmieci, no i przyjeżdżają panowie właśnie i zabierają te śmieci. Ogólnie łowisko też fajne. Kto nie był na rowach, temu polecam. Łowisko trudne. Wymagające, ale są fajne ryby. No i zobacz, patrz. Tu już było ten, tu już było właśnie to, o czym mówiłem. Tu już ktoś pozabierał częściowo. Tu więcej tego było, wiesz? Dobra, ty, ja wiesz co, to będzie nasza misja dzisiaj numer jeden. Trzeba tą górę po prostu zlikwidować. O, a tu macie, i to patrzę w jakim trudnym, niedostępnym miejscu. Nowy rodzaj śmieci, a maseczka. Miło, tu jeszcze danie jedną partię, jeden worek. Ja może troszeczkę mniej, bo dzisiaj naprawdę jestem nie w formie, tu chłopaki może troszeczkę więcej. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem worków, siedem i pół, sześć i pół. 45 minut. No. Myślę, że jak na pierwszy raz, to spokojnie. Że jeszcze drogą możemy się ma przejść, palić, bo to jest dramat. No. Najgorzej jest z donoszeniem tego tutaj. No. Mało nas trochę. No właśnie. A może jak zbierało, dwie, trzy osoby to zobaczą film, może następnym razem jakąś się zrobi edycję, to ten. To więcej osób się skrzyknie i... I co panowie, pijemy jakieś pićku, coś tam i idziemy sobie połowić, nie? No. I lecimy dalej. 15-centymetrowa koń. Co ty gadasz? Grzechotką? No proszę, zobaczymy, no kurde, złapcie coś dzisiaj. Japoński górnik. Podobno łatwe pod spinning, pod szczupaka łowisko. Tak? Tak mi ktoś powiedział kiedyś. Chimeryczny. Koleś chodzi tu na spinning i łapie. Ale nie, no to... Złapałem tu... Duże, no. Dwa szczupaki. Ile taki twister? A masz do niego główkę? Wkrętkę będę do niego. No wkrętkę. Ile taki twister? To jest jakiś gum. Aha, czekajcie, bo on świeci. Zamknąłem furę.
Ty no coś widać. Świeci, no nie, widać, że ma ten podzielony taki... Tak, on świeci w ciemności jeszcze. To zawijamy, bo zawsze... Nie. To zawijamy się. I teraz pora na tą przyjemniejszą część tej całej akcji, czyli idziemy sobie powędkować. Tylko jest takie coś, że odrywa się od dna ten taki osad i pływa sobie na powierzchni. Na pewno będzie to utrudniać spinningowanie, ale... O, idziemy sobie. Bateryjki mam jeszcze dwie, ta się kończy już. Co macie? Pełnia negatywnych. Jaki? No chodź zobacz. Idę zobaczyć. I jak tam? Coś bierze? Pasi konik? Żuk? No lepiej. Żuk. Co to jest za żuk? Patrzcie. Jaki to jest? To nie jest ten, co sumy na niego się łowi? Po turkuć podjadek? Nie. Nie. Rzuca dopiero wtedy, jak z ręki zobaczy. Ale było jakby w pierwszym rzucie miał rybka, co? Najgorzej. Najgorzej? Tak. Czemu? Bo już potem nic. Po pierwszego rzutu. Zakręć panu. No, no, no. Ja taki mam, wiesz, freestyle'owy. Ja sobie z czasem wszystko. Ładnie chodzi blaszka. O, tu kolega, zobacz, jaki profesjonalizm. Ajajajajaj. Będzie dzisiaj szczupak, coś tak czuję. A będzie jedno takie fajne miejsce, gdzie te wzręgi powinny chodzić przy powierzchni. To spróbujesz coś złapać. A tak to do tej pory nie wiem, czy to będzie. No, albo zarzucę, żeby w końcu pierwszego rzutu. Ja. Wypił. Wypiłby krew. Wypiłbym. Ej, chłopaki. Tu ja się dziwnych rzeczy dowiaduję od was. O was. Że zabieracie ryby na patelnię. A to zawsze. Aż się spłoszyły ty. Miałeś branie? No zobaczcie, Urtla Ride i kontra Heavy Jerk. O, a tutaj jest Andrzej i holuje. Prowadzi sobie Jerka. A tu precyzja z drugiej strony. Dawaj normalne ryby, zacznij łapać z nami, a nie. Wzdręgi są najnormalniejsze. Dzięki. Na wodę. No. Na odczulanie. No nieważne, ważne, że jest. Zobaczcie. Pierwsza ryba dzisiejsza. Z dręgunia mini. No to ty teraz musisz szczupaka. A ty o konia. No, a ja o konia. Krzywy wyższe ode mnie. Kuka. Jest jak jest. Ważne, że coś jest. To i tak jest sztuka złapać taką rybę, nie?
Nie, nie, jakoś mnie nie bawiło aż tak lajtowe łowienia. Masz następną? Jest, wyłowiłem blachę. Ale zaś nie działo, czy taką gryzę? Rodacy się trafiają tu. O! No, panie kolego, to już jest fajna ta, fajna krasnopiórka. Idziemy ją sfilmować, słuchajcie. Akurat się to wszystko kręci. Widziałem nawet hol. Patrzcie. No, już ptaka ponad 20, nie? No, myślę, że coś koło 20 będzie miała. Poszła. Ale czysta woda jest w stawie. Tak. Nie, dzisiaj powiem wam, ja na zero schodzę chyba i już mi się nie chce dalej ten, bo... No chuj się czuję, krótko mówiąc. Idziemy grillować? Możemy się już powoli na tą stronę przemieszczać. Złoiłeś nam dupę. Ile tych wzdręg złapałeś? 5. No. No i dobra, był w planach jeszcze grill, ale... Rako, że ja nie mogę zostać na nim, a tu chłopakom to się nie za bardzo też opłaca rozpalać dla dwóch osób, więc dziękuję wam serdecznie, że udało ci się tą akcję mimo wszystko zapoczątkować. Możliwe, że takich akcji będzie jeszcze w przyszłym roku z dwie, więc zostało nam trochę worków. O, dzięki. Fajna inicjatywa. Tak. Na pewno jeszcze kiedyś posprzątamy trochę. Udostępniajcie, komentujcie, dawajcie łapki, to poszerzy zasięgi, ten film wtedy zostanie gdzieś zauważony na YouTubie i może takich akcji będzie więcej. Piszcie do mnie na priv, jak załatwić takie worki czy takie rękawiczki, nie ma problemu, wszystko wam wytłumaczę i no, trzymajcie się.